Palionowem jest coraz gorzej. Przez kamień nieskończoności może się tu naprawdę bardzo dużo złego wydarzyć. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypsor i dzisiaj jest kolejny odcinek, prawda, na Palionowie. Widzicie, jestem sobie tu, stoję sobie na dachu mojego przesudnego domku, słuchajcie. Jak widzicie, dzieje się tutaj strasznie, to się coraz bardziej powiększa. Jest tutaj, no nie wiem, o co chodzi w ogóle z tym, muszę się Davika spytać, bo to jest strasznie podejrzane. Cały jego domek jest zalany, w ogóle tutaj nikogo nie widzę. Wszyscy jakby się wnieśli, nie wiem, o co chodzi totalnie, ale my musimy się zająć najważniejszym, czyli kamieniem nieskończoności, który jest tutaj, prawda, no dosyć sporym problemem. Tu są jakieś tabliczki w ogóle, co to jest? Udaj się do poczty. Ważna wiadomość w poczcie. O co chodzi? Czekajcie, czekajcie. Dobra, faktycznie, są jakieś dwie wiadomości w poczcie. Przeczytajmy sobie najpierw, najpierw tą sobie przeczytajmy. Uwaga, co tutaj pisze. Świrus ma kamień, od początku z nim współpracowałem, zniszczyć... Najgorzej, mój klon właśnie oddał kamień Świrusowi, to jest, to już wiadomo, dlaczego tu się takie rzeczy dzieją. Dobra, a druga książka, to co, o co chodzi? To koniec Palionowa, wszystko jest zatrute. A o to chodzi. Ej, dobra, tu jest faktycznie powietrze jest jakieś dziwne. Czyli to jest może wiadomość od Davika o tym, co tu się wydarzyło. Może dlatego się wynieśli. Ej, dobra, no to w takim razie bierzemy wszystko, co mamy. Bierzemy w takim razie wszystko, co mamy. Biorę wszystko z ekwipunku, cokolwiek tutaj się znajdzie. O kurczę, to nam się może przydać wszystko. No trzeba to wszystko brać ze sobą, bo... A nóż się nam to przyda. No nie, no taki piękny domek mam wybudowany, muszę go tu zostawić, naprawdę. No nie, no to weźmy to, bo to się wszystko może nam przydać. Kilo weźmiemy, ale dobra, to żelazne akurat set nie. To też nam się nie przyda. To też nie, to też nie, to też chociaż. Dobra, to zabiorę, bo to się może nam przydać w sumie. Dirta odłożę, to się nie przyda, tabliczki się nie przydadzą, ziemniaki wezmę, bo to jest zawsze jedzenie, jedzenie to się zawsze przydaje. Książki odłożę, bo te książki są niepotrzebne, to jest w ogóle legenda, też nam jest potrzebna. To odłożę, craftingi se zostawię, a co tam? To odłożę, tu strzały niech będą. Dobra, no w sumie mamy jakoś to ogarnięte. Czy ja coś tutaj jeszcze mam w jakiejś skrzynce? Czy coś jeszcze mam? Czekajcie, musimy się zabrać, skoro my się musimy stąd wynieść, no to trzeba jak najprędzej. Ale przede wszystkim musimy się też zająć, tu w tych skrzynkach nic nie mam, dobra. To nie ma sensu tego w ogóle brać. Tutaj, nie, dobra, to łóżko muszę zabrać, bo to łóżko jest dla mnie najważniejsze, najważniejszym. Tu to zostawię to i niech tak zostanie, po prostu musimy mieć ze sobą pomarańczowe łóżko. To już jest taka moja tradycja, jakby nie było. Dobra, słuchajcie, polecimy do klona w takim razie, bo muszę się z nim spotkać, bo jeżeli... Mam nadzieję, że jest u siebie w ogóle, bo w sumie nie powiem mu o tym, że jest palionowo zatrute, bo on mi w ogóle nie pomaga w tym, żebym tutaj cokolwiek mógł ugrać. Tym bardziej, że zaczął współpracować ze Świrusem. Muszę i zobaczyć, czy aby na pewno nie ma tego kamienia, bo jeżeli faktycznie go oddał, to jest definitywny koniec. To jest koniec, już nic się nie uratuje po prostu. Tu w ogóle, co to się wydarzyło? Co tu jest? Dlaczego ten mur na grę jest rozwalony? Dobra, nie wiem, o co chodzi, ale dobra, wejdźmy tu. Ej, tu coś wybuchło. Jest w ogóle wiedźma jakaś, ty. Czekajcie, czekajcie, załatwmy ją tak w ten sposób. No, gin. Dobra, mam nadzieję, że się już spali. Dobra, idziemy tutaj do klona. Halo, klon, czy jest tu klon? Czy jest tu klon? Tu jest w ogóle Krzysiu, ty musisz stąd uciekać, jak najszybciej. Dobra, tu się w ogóle nie zbliżam do tego, tam jest niebezpiecznie, tam tracę moce. O nie, beacon jest. O nie, on już to włożył. Już jest gotowy to zrobić. Dobra, musimy stąd uciekać, bo jak on tutaj będzie, to jest po mnie, wiadomo, co chciał zrobić ze mną. Dobra, już wychodzimy. O nie, wow, myślałem, a jest tu dalej ta wiedźma. Jakim cudem ty to jeszcze przeżyłaś? Gdzie ty jesteś? Tu, kurczę, nie, no patrz jak ona u... Ała, dlaczego ty mnie utrułaś? Gin, dlaczego ona jest taka silna? No co jest z nią nie tak? O, dobra, zabiliśmy ją, dobra, ale ona mnie otruła, to jest najgorsze. Najgorsze to jest, dobra, czekajcie, musimy lecieć w takim razie do Świrusa. Zobaczyć, co on tam takiego wyczynia, ponieważ... O kurczę, ała moje, ała, dobra, jeszcze... Ała, tu są jeszcze jakieś kaktusy. Co tu się dzieje z tym palionowem? To jest grane, dobra, czekajcie, idziemy do mojego domku, jeszcze się kimnę, bo nie ma to tam, to trzeba... Nie, proszę, przestań mnie truć. Jesteśmy sami na serwerze, więc mam nadzieję, że uda nam się w kimę pójść, czekajcie. O nie, o! Kurczę, ma pół serduszka. Masakra, tak mnie zatruła. Czekajcie, ile mi jeszcze zostało? 3 sekundy tego zatrucia, dobra. Lecimy w kimę. Leżymy w łóżku. Proszę, wyśpijmy się, uwaga. Co jest grane? Czemu nie wstajemy? Ej, to trochę wygląda tak, jakby ktoś był na serwerze. Kto jest? Kto jest na serwerze? Dobra, czekajcie, lecimy w takim razie. Może w takim razie jest klon, czy ktoś. Chociaż nie wiem, dobra, ale lecimy zobaczyć w takim razie. Czy może Świrus? Może Świrus jest, o kurczę, jak jest Świrus, no to też w sumie jazda bez trzymanki. Dobra, lecimy w takim razie do bazy Świrusa, zobaczyć, co tam się dzieje. Tu normalnie podlecimy sobie tędy, chociaż ja jest noc, to jest najgorsze, bo ja właśnie nie mam super mocy. Dobra, co tam się dzieje? Tam jest ten. Tam jest... Świrus tam stoi, normalnie na tym. Ej, chyba mnie zobaczył, widzicie go?
Ja nie mogę, ja cię sunę, on leci tam teraz, co mamy zrobić? Tam w ogóle on był na górze przy tym czymś, nie wiem co to jest w ogóle, czekajcie, podlecimy tam, zobaczymy to. Dobra, tu, co to jest? Ej, to jest strasznie podejrzane, nie wiem o co tu z tym chodzi, ale dobra. Czekajcie, lecimy w takim razie do, za klonem, znaczy za świrusem, lecimy za świrusem. On tu chyba wszedł, chyba tu wszedł, czekajcie, czekajcie, bo jego nie widzę nigdzie. Tu, o kurczę, jest tam. Ma kamień nieskończoności w ręce, ma o nie, to jest na górze, ma kamień już. Dobra, lecimy za nim, lecimy za nim, lecimy za nim, lecimy za nim, tylko po cichu, żeby mnie nie za... O kurczę, zamknął te drzwi, zamknął te drzwi. Dobra, otworzyło się tam, zszedł na dół. Wchodzimy, 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 lecimy za nim, koniecznie. Musimy, o nie, 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 tu klikamy przycisk, schodzimy na dół. Dobra, uwaga, spadamy na dół, spadamy na dół, spadamy na dół, lecimy tutaj. Idzie sklon, jest sklon, znaczy świrus, świrus, jest świrus. Już się mylę z kim, ten, czekajcie, bo on tam idzie, co on robi? Pa, machnął mi, machnął mi. Włożył do tego kamień. Co on robi? Co on robi? Stanął tam. Znikł! Ej, dobra, znikł on nagle, dobra, znikł, lecimy tu za nim, lecimy za nim. Co tu się. Co on tu zrobił? Włożył to. Co to się dzieje z tym? Co tu się dzieje? Dlaczego to. Jakiś laser? Nie, dobra, jeżeli on przez to. Jest tam! Jest tam! Jest po drugiej stronie. Co za waria? Co on tam robi? Co on tam robi? Znowu znikł! Jakoś się teleportuje! Co jest z nim? Nie tak, gdzie on jest? Ej, co my z tym kamieniem? Ja nie mogę go zabrać, bo ja stracę wszystkie moce akurat. Co tu się dzieje? Dlaczego tu się lawa zlewa jakaś teraz? Co jest. Co jest grane? Co z tymi strzałami się dzieje? Dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Dlaczego z jednej strony tylko to wali? Z drugiej strony to nie działa w ogóle. Co jest grane? Co jest grane? Dlaczego tak się dzieje? Wow! Ej, dobra, musimy to... Wow, z drugiej strony zaczęło działać też! Nie, nie, ała, 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 ała. Nie, nie, dobra, przeskoczyliśmy na drugą stronę. Co tu się dzieje? Jakie lagi? Czekajcie, czekajcie, musimy stąd wyjść, musimy stąd wyjść. Co tu, co to jest? Co jest grane? Wylatuj stąd, wylatuj stąd, wylatuj stąd. Wylatuj! Dlaczego nie mogę wylecieć? Dobra. Jezu, jak się obsrałem, co tam się wydarzyło? Co to miało być? Co to miało być? Ile ja mam strzał w ekwipunku, jak jestem poobstrzeliwany. Dobra, na całe szczęście jestem Supermanem, więc miałem jak z tego uciec, ale straszne lagi były. Straszliwe. Dobra, czekajcie, wychodzimy stąd. Ja nie wiem, gdzie jest ten klon, znaczy świrus, nie wiem, co się w ogóle wydarzyło tutaj z tym. Co w ogóle ten laser robi? To jest powalone, to jest po... O nie, i to z tego leci ten laser? No nie, dobra, to my już wiemy, od czego to było. My wiemy już, od czego to było. I ja nie... Ała, jakie lagi są przy tym laseru. Co on robi przy tym laserze? Laserze, co się dzieje? Jestem ciekaw strasznie, co to robi. Dobra, musimy wrócić do Palionowa. Ała, jakie lagi, jakie lagi. Dobra, wracamy do Palionowa, bo nie ma co tutaj dłużej zwlekać. Co to jest? Ej, co jest grane? Co to się zrobiło za kopuła nad całym Palionowem? Co jest? Tu w ogóle zahaczyło o to. Co jest grane? Dlaczego tu się takie coś zrobiło? Całe Palionowo jest w kopule, nagle. To chyba przez ten laser, co właśnie wyszedł od tego świrusa. Co jest grane? Co tu się dzieje? I ta baza od klona też jest w tym. Też jest razem zamknięta. Co tu się wydarzyło w tym Palionowie? Dlaczego jakaś kopuła nagle powstała? Tego tutaj nie było, jak zaczynałem. Nie było tego tutaj. Patrzcie, wszystko zrobione jest w tej kopule. Całe dookoła, nie ma wejścia do środka w ogóle. No i teraz już się dostanę do Palionowa. Dobrze, że zabrałem wszystkie rzeczy. Teraz możemy się wynieść na spokojnie. Dobra, tylko teraz gdzie mam się wynieść? To jest straszne. Dobra, nie wiem, lecimy w tamtą stronę, w stronę tej piramidy. Tam pamiętam, że były wioski. Tam się w jakiejś wiosce osiedlimy. Nie ma co, nie ma co. Albo tutaj przy tym domku, co jest na brzegu. To jest chyba też dobry pomysł, co? Tutaj, o, w tym domku. No myślę, że... Dobra, w tym domku, to jest niby świrusa. Z tego co pamiętam, chociaż dobra, jak to jest świrusa, to może lepiej tutaj właśnie nie przebywać. Więc może nie, może jednak polecimy gdzieś do tamtej wioski, tu się osiedlimy i będziemy mieli spokój. Dobra, jesteśmy w tej wiosce. Tą wioskę już dobrze znacie, o, tam w ogóle. Czemu to znikło? Dlaczego to znikło? Co jest grane? Ej, dobra, tu się dziwne rzeczy dzieją, dobra, nieważne. W tej wiosce osiedlimy się, tutaj zostaniemy, nie wiem, wybierzemy sobie jakiś domek na przykład, prawda, wybierzmy sobie może na początek ten, wybierzemy sobie, o, tu jest bardzo fajny domek, osiedlmy się tu, zostawmy sobie skrzynkę, o, dobra, tak, może być w ten sposób, tak, i zróbmy sobie od razu skrzynkę, gdzie schowamy te wszystkie rzeczy. Jej, w ogóle ile ja mam tych strzał? To jest przecież jakiś żart. Tego jest mega dużo. Dobra, czekajcie, wrzucamy wszystko i już, i to mamy, dobra, no i mamy super ogarnięte. Dobra. Co mam wam powiedzieć? Nie wiem, co się wydarzy dalej z Kamieniem Nieskończoności, nie wiem, co się wydarzy dalej i nie wiem, jak to wpłynie na wszystko, co tutaj się dzieje. Wiem tylko, że mamy problem.